na długości grubszej niż grubość tego drzewa. Nasze drzewo było 44 cm, czyli o 10% grubsze od tej informacji, którą żeśmy odczytali w komisji Midlera. I rozwalone te sloty są na grubości 60 do 80 cm. No to już jest prawie metr, to każdy sobie może wyobrazić. W zależności od tego, czy nasz model drewna jest liniowy, czy właśnie ten nieliniowy 143, jego ugięcie jest inne, jego rozpad jest inny. Niemniej jednak efekt ostateczny jest ten sam. Leading edge jest zniszczony i tak zwany przedni dźwigar rozbija, roztrzaskuje to drzewo na dwie części. Tutaj widzimy na przykład spod spodu, byłoby dla mnie zainteresowane, czy czasem ta część spodnia nie zarysuje skrzydła. Okazuje się, że od tego uderzenia, 80 metrów na sekundę, to jest ogromna prędkość, to drzewo dostaje takiego ugięcia, że nie jest w stanie wrócić inercyjnie do tego, aby dotknąć tą powłokę pod spodnią tego skrzydła. Czyli poza zniszczeniem krawędzi przedniej nie ma żadnego innego, nie powinno mieć żadnego innego zniszczenia od tego drzewa, jeżeli ono rzeczywiście miało mieć miejsce. I to był przypadek, kiedy samolot leciał poziomo, całkowicie poziomo, a mając kąt ataku 14 stopni. Ponieważ znowu... W ten sposób, że siły działają w przeciwne strony. Po to się zakłada położenie lidowe. Jeżeli zakładałoby się rozrywanie w tym kierunku, to by się nie używało nitów. Więc to, że nity były rozerwane, świadczy o tym, że działały na poszycie, na te części poszycia siły rozrywające, które nie powinny się tam znaleźć. Nie powinny się znaleźć, dlatego że samolotu się nie projektuje na duże ciśnienia wewnętrzne. Projektuje się na bardzo wiele różnych warunków lotu, nawet crash, to znaczy wypadków, natomiast nie projektuje się na bombę. Przynajmniej samolotów cywilnych. Ja nie mówię, że tam była bomba, ale musiało być tam duże ciśnienie wewnętrzne. Również to, co Państwo widzicie na tarczy, to rozerwanie, to jest wynik ciśnienia wewnętrznego, działającego od wewnątrz na zewnątrz. I te nity, które tam widać, wyrwane. I znowu, żeby taki nit wyrwać, jeszcze raz nit. Albo trzeba go wyrwać przez poszycie, to znaczy całą tą, on jest specjalnie tam 100 stopni mniej więcej, albo go trzeba wyrwać przez poszycie i to jest trudne, dlatego że specjalnie ta głowica jest taka szeroka, żeby go było trudno wyrwać. Albo go trzeba rozerwać. No i to i dowolne badanie metalurgiczne by powiedziało, co się stało i jaka siła tam musiała być. I w mojej prezentacji, to również tu prezentowałem zdalnie, ja to mniej więcej liczyłem, bardzo zgrubnie liczyłem. Także, że jeszcze raz, ten sposób rozrywania nitów dowodzi, że było duże ciśnienie wewnętrzne. To dziękuję bardzo. Dobrze, i tu chciałem jeszcze dodać, że wiemy, pamiętamy, że w ciałach niektórych ofiar znaleziono nity. Czyli te nity musiały, że tak powiem, końcówki nitów musiały fruwać i było dla mnie interesujące, jak to jest możliwe, że ta część nitu może lecieć w środku samolotu, żeby trafić jak nabój ciało pasażera. No, minimalna siła, na którą się liczy nit na rozerwanie, to jest 300 funtów. Żeby ten nit się rozerwał, to jest 300 funtów, 150 kg. To jest siła na tyle duża, żeby nadać przyspieszenia końcówce nita, na tyle duże, że zacznie fruwać wewnątrz samolot. No ale znowu, musi być duże ciśnienie wewnętrzne, spowodowało rozerwanie nitu. I tych nitów było wiele, to nie jest tam jeden nit. Musiała być siła rzędu to. I te nity wtedy pod wpływem tej dużej siły zaczynają fruwać, tak kolokwialnie mówiąc. Czyli stają się po prostu nabojami z karabinu maszynowego. Przepraszam, pociskami, panie profesorze. Pociskami z karabinu maszynowego.
A tak jak powiedzieli eksperci amerykańscy, robiący ten eksperyment, by przeżyli. Przyspieszenia były na tyle małe, że ten samolot po prostu, owszem, część ludzi, piloci, może tak jak mówię, ci, którzy siedzieli z przodu, mogli zginąć. Większość pasażerów w tym upadku by przeżyła. Tutaj widzimy właśnie, jak samolot upada. Oczywiście tam nie było żadnych ludzi. To jest wszystko bezzałogowo zrobione. Mamy odłamanie przodu tego, rozerwanie kadłuba. Co ciekawe, że skrzydła tego samolotu są całe. Owszem, kadłub przód jest rozbity, w środku widzimy ogromne zamieszanie. Na skrzydle samolot zakręca, ale nie odłamuje tego skrzydła, bo skrzydła są nieliczone i na tego typu wypadki i tak długo jak nie ma wybuchu, to mamy obraz taki, że przynajmniej 3/4 ludzi w tym samolocie powinno przeżyć. No wiemy oczywiście, że w przypadku Tu-154M wszyscy zginęli. Mając ten model, mogłem go obrócić do góry kołami i zrobić ten sam wirtualny eksperyment, tak jak było powiedziane w dokumencie KWL. Co było ciekawe, że przyspieszenia przy układzie upadku tego samolotu do góry kołami są jeszcze mniejsze od tego, jak ten samolot upada z kołami do dołu. Owszem, jest pognieciona ta struktura cienkościenna, niemniej jednak fakt budowy tego samolotu, gdzie on ma ten wysoki ogon z tyłu i 3 masywne silniki, które są zbudowane z tytanu, jest bardzo dużo energii, którą mogą pochłonąć i zamortyzować w związku z tym uderzenie, a sam samolot oczywiście pod własnym ciężarem jest tak zaprojektowany, żeby nie zapadł się pod własnym ciężarem. Tak długo jak mamy ochronę od uderzenia, impaktu, to wszystko jest ok. Pokażę tutaj sytuację, kiedy ten samolot, nie wiem, dość malutki tutaj, upada. To jest właśnie, to są te obliczenia, które komputery liczyły po 3 tygodnie każde. To jest pod kątem 10 stopni. Co jest ciekawe, że ten model pokazuje, że droga wyhamowania na takim gładkim, miękkim podłożu musi mieć przynajmniej 200 do 250 metrów. Więc wiemy, że tam nie ma takiego obszaru w tym wrakowisku. Także, no i oczywiście w tym wypadku, kiedy mamy jeszcze raz z drugiej strony, bliżej, to jest ten przypadek, kiedy on prawie stycznie wchodzi w tą ziemię. Widzimy, jak on się na tym ogonie utrzymuje i poza przodem tego samolotu, który tutaj widać, w zasadzie on jest prawie w powietrzu. On w ogóle nie dotyka do ziemi. Ten kadłub w zasadzie jest całkowicie w powietrzu, bo te silniki, bo ten ogon utrzymują go lekko podniesionym do góry. Nawet te skrzydła się prawie wygięły, bo jest to jednak uderzenie, tutaj mówimy o w tej chwili, za chwilę będzie 1 sekunda tego upadku. To są, mówimy o ogromnej zwolnieniu tej sytuacji. No ale dla nas jest ważne, że widzimy, jakie są przyspieszenia. Tutaj możemy zobaczyć, jakie są naprężenia przy tym samym układzie. Także my mamy w tym eksperymencie numerycznym więcej informacji, niż to by było możliwe do uzyskania nawet w eksperymencie, gdyby był jakiś odważny i chciał wylądować do góry kołami takim samolotem, żeby udowodnić coś, to i tak by nie miał tych informacji, które ja tutaj posiadam. My, naukowcy, rozwijamy właśnie tego typu metodologię, modele, żeby dowiedzieć się, żeby mieć informacje,
tego typu, żeby jak najwięcej tych informacji można było przekazać konstruktorom, aby te samoloty były bardziej bezpieczne w przyszłości. To jest przypadek, kiedy uderzam gwałtownie, z dużą prędkością, 40 metrów na sekundę. Tutaj, w tym wypadku, przód się łamie, cały ten ogon się łamie, te silniki się łamią. Niemniej jednak i tutaj skrzydła są w całości i tutaj większość kadłuba jest w całości. A pomimo to, że jest 5 razy mocniej, z większą prędkością uderzałem niż to jest możliwe, w tym przypadku samolotu. I zobaczmy to w tym obrazie od tyłu tego samolotu, jak te gniecie się te silniki. Widzimy, te części tych silników odfruwają w powietrzu, obudowa obkręca się, cały ten ogon odrywa się, ale kadłub, tam gdzie ludzie są, tam jest wszystko w porządku. I rozumiem, dr Berczyński mówił, widząc tą symulację, że bulkhead jest ok, tak? Może pan to wyjaśnić? Przepraszam, proszę włączyć mikrofon. Więc tak, cała część tylna samolotu, która się nazywa empennage, jest poza, nie jest pod wpływem ciśnienia. Cały samolot jest mniej więcej 0,85 ciśnienia atmosferycznego, żeby można było robić. Cała część tylna nie musi być ciśnieniowa, więc tam jest taka przegroda, która nazywa grot ciśnieniowa albo bulkhead i ona jest jakby oddzielną częścią samolotu. Jak Państwo widzieliście na zdjęciach, tą część, ten bulkhead są jakby wdmuchane części wyposażenia samolotu. No nie ma powodu, żeby musiała być jakaś siła, która spowodowała, że części wyposażenia są przyklejone do tego bulkhead, prawda? To, co mówi profesor Binienda. Silniki są bardzo często projektowane w ten sposób, że się łamały przy uderzeniu, przy wypadku. Dlatego to, co odpowiedział profesor Binienda, one są ciężkie, i jeżeli one się odłamią, to odejmują dużą ilość energii od energii upadku. I wtedy reszta kadłuba może, no, będzie łatwiej, powiedziałbym. Łatwiej będzie pasażerom przeżyć. Co jeszcze pytałeś? Czy ten bulkhead tutaj właśnie od ta część bulkheadu i ten cała przednia część od niego jest ok? Tak, cała część, jeżeli Państwo zobaczycie na zdjęcia tego bulkheadu, ja to pokazywałem parę miesięcy temu tutaj również, to jest kołowa, to znaczy nie uległa zniekształceniu przy uderzeniu o ziemię. Gdyby prawie na pewno odleciała w powietrzu pod wpływem ciśnienia wewnętrznego. Dlatego, że gdyby upadła na ziemię, to no, ta część tylna powinna być zniekształcona. No, jak sobie uważam, kółko upada, no to się gniecie. A to tego nie widać. Także prawie na pewno odpadła w powietrzu. Okej, okay, no dziękuję. Chciałem tutaj teraz pokazać dwa zdjęcia z dużo większej prezentacji doktora Witakowskiego, który zebrał całą masę różnych sytuacji wypadków i podzielił to na wypadki z wybuchami, bez wybuchów. Zrobił bardzo dobrą analizę, także ciekawskich oczywiście i zainteresowanych zachęcam do otrzymania tej publikacji, która niedługo będzie. Tutaj jest na przykład samolot katastrofy z Kirgistanu, gdzie Tu-134 upadł właśnie do góry kołami. Widzimy, że pomimo to, że też miał paliwo, niemniej jednak nic się nie złamało, nic się nie połamało, jeżeli chodzi o kadłub. I 31 osób było rannych, ale wszyscy przeżyli. Okay? Wszyscy przeżyli. Tutaj samolot Tu-154 wjechał w las, ściął ileś tam drzew, rozłamał się na kilka dużych części, ale ponieważ nie było wybuchu, wszyscy przeżyli, było 83 osoby ranne i dwie osoby słyszałem ostatnio, ktoś napisał mi mail, że umarły w szpitalu. No bywa i tak. Niemniej jednak większość ludzi przeżyła. To jest efekt samolotu Tu-154M, który
rozbił się na miękkim gruncie z małej prędkości, podobno bez wybuchu, 10 kwietnia 2010 roku. Moje wszystkie obliczenia twierdzą, że musiały być tam dwa wybuchy, tak jak dr Szyladziński wspominał. Jedynie ta sytuacja tłumaczy tego typu rozbicie na tysiące różnych najmniejszych części. Tutaj widzimy tylko mały fragment, mały procent tych części, bo wiele zostały nawet nie podniesione na terenie przed lotniskiem Smoleńskim. Na tym dziękuję. Dziękuję panu profesorze. 6 sekund. I tak określa ten czas. Przyjrzyjmy się tego. 6 sekund. I mamy tas numer 37. Do każdego czasu powinno być 35, takie, żebyś nie pomylił. Do każdego czasu powinno być dodanych 6 sekund. Do pozostałych alarmów tego urządzenia o zbyt szybkim zbliżaniu się do Ziemi dodano 6 sekund. Do tego jednego dodano 5,5. I nie wiadomo dlaczego. Nie jest to nigdzie wyjaśnione. Ponadto okazuje się, że znikł jeden zapis. Ostatni alarm tego systemu TAS. A ostatni alarm tego systemu TAS to był alarm o lądowaniu samolotu. Jest to standardowy zapis, kiedy konstruktorzy samolotu chcą wiedzieć, jakie były warunki lądowania, jak się zachował samolot. Dlatego za każdym razem, jak samolot ląduje, to urządzenie zapisuje w tym momencie wszystkie dane samolotu. Ściągnięte z całej aparatury, która zapisuje te dane. I ciekawe jest to, że to zapis lądowania uruchomił się na wysokości 36 metrów, który jest zapisany w tym urządzeniu. I tego nie ma na... Czy jest jakiś wskaźnik, żeby mógł... Poczekaj, ja mam w to... Tak, przy pomocy liczb. Jednak to, co można zobaczyć, pozostawia zupełnie inne wrażenie. Proszę Państwa, to jest ten rejon, o którym mówi raport Millera. To jest te 140 metrów, 50 metrów szerokości. Proszę zobaczyć, że tutaj części są wcześniej. Teraz ten rejon już 140 na 50. Wyciągnijmy żółte punkty, które są. To jest zdjęcie z oblotu, oblotu komisji MAK. Nie było tam polskich przedstawicieli przy tym. Przyciemnione tło i teraz samolot. Ja bym poprosił może o trochę ściemnienie światła, żebyśmy zobaczyli, ile tych szczątków jest na tym slajdzie. Proszę teraz zobaczyć. Z tej ilości szczątków komisja Millera mówi, że zidentyfikowała i zinwentaryzowała. Z tej ilości szczątków, proszę zobaczyć i sprawdzić w raporcie Millera, zidentyfikowano 10. To jest zdjęcie z oblotu katastrofy. Fragment tego miejsca katastrofy od brzozy do miejsca pierwszego uderzenia. To jest fragment zdjęcia i opisu zawarty w raporcie MAK. Teraz w tym fragmencie było parę miejsc zaznaczonych, które są miejscami zderzeń z drzew. Teraz mamy tylko i wyłącznie odnalezione części samolotu. To są odnalezione części samolotu przez komisję MAK. Zobaczmy, jak wygląda to w przypadku komisji Millera. To jest opis i inwentaryzacja szczątków samolotu przed
uderzeniem w ziemię. Skrzydło widoczne na zdjęciu satelitarnym, można się chyba o nie potknąć. I lewy statecznik, nic więcej. Żadnej innej części znalezionej na miejscu katastrofy przed uderzeniem samolotu w ziemię. Ale to nie wszystko. Proszę Państwa, komisja KWWL mówi, że uderzenie samolotu w ziemię, że samolot już uderzył w ziemię końcówką lewego skrzydła i lewym statecznikiem. To są te dwa miejsca, które podaje komisja Millera. Jedno i drugie. I podaje pozycję geograficzną, gdzie leży lewy statecznik. Leży tu, 30 metrów z tyłu. Ponadto, tu jest zdjęcie satelitarne z 11 kwietnia. Widać położenie tego statecznika. To jest ten statecznik. 12 kwietnia statecznik leży już przy uderzeniu w ziemię, został przeniesiony i tam go zaznacza MAK w swoim raporcie. Natomiast, tak jak powiedziałem, komisja KWWL mówi, że tutaj uderzył lewy statecznik, tutaj skrzydło i ta odległość wynosi 21 metrów. Można wziąć miarę krawiecką i zmierzyć te 21 metrów. Proszę Państwa, na zdjęciach satelitarnych, wszystkich dostępnych, z dokładnością jednego metra można zmierzyć odległość między tymi gruzdami. Ona wynosi 14 metrów. Według komisji Millera wynosi 21. Ale nie ma pomyłki. Komisja Millera twierdzi, że ta bruzda jest spowodowana lewym sterem kierunku, czyli tym lewym statecznikiem. I ja mam pytanie w takim razie do komisji Millera. W jaki sposób ten lewy statecznik znalazł się 30 metrów przed tym pierwszym uderzeniem? Wiemy, że został przeniesiony, bo mamy zdjęcie satelitarne z 11 i 12 kwietnia i ten statecznik leży w innym miejscu. Ale Rosjanie sami dostarczyli więcej informacji. Leży nie tylko lewy statecznik. Proszę zobaczyć na tą grupę części samolotów. Drobnych, pomielonych. One też zostały, ich nie było, nie ma na zdjęciu 11 kwietnia. To znaczy, że części zostały, były zbierane i tam składane. I to nie tylko lewy statecznik, tych części więcej było. Drobne części były zbierane znacznie wcześniej. Pas numer 38, który ten lądowania. I tu jest podana strona internetowa, rządowa, gdzie ten dokument można ściągnąć, załadować. I zaraz zobaczymy teraz zbliżenie tego. Tutaj jest trajektoria, będzie to powiększone. I miejsce, gdzie znajduje się dziwny zielony prostokąt. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Ten prostokąt można usunąć przy pomocy programu graficznego. Zaraz to zostanie dokonane. I okazuje się, pod tym zielonym prostokątem możemy zobaczyć czerwony punkt. Co zostało oznaczone czerwonymi punktami? Zaraz będzie widać. Czerwonymi punktami zostały zaznaczone alarmy TAS. Co jest widoczne tutaj? Ten ostatni, tak jak powiedziałem, jest alarmem lądowania, a w zasadzie zapisem lądowania, a wysokość zanotowana w TAS-ie, w tym miejscu, wynosi 36 metrów. Jak wyznaczona została trajektoria ostatnich sekund po uderzeniu w brzozę?
Trajektoria została wyznaczona ze zdjęć drzewostanu w Smoleńsku, ale nie ze zdjęć, które zrobiła komisja Millera. Zostały wykorzystane zdjęcia fotoreportera amatora, nie, fotoamatora, Andrzeja Sergeja Mielina. I to są zdjęcia, które były robione 13 kwietnia i później. Dodatkowo, jak Państwo są zainteresowani, to można zajrzeć na wcześniejsze moje prezentacje. To zdjęcie to nie zdjęcie oryginalne. To jest zdjęcie ściągnięte z internetu niższej rozdzielczości. W momencie, kiedy zdjęcia Amielina zamieszczone w internecie są wysokiej rozdzielczości, te nie. Wyznaczono kąty, w jakich znajdował się w kolejnych odstępach czasu samolot, na podstawie zdjęcia, gdzie nie ma żadnej informacji, jakim obiektywem, jakim aparatem, pod jakim kątem te zdjęcia zostały wykonane. Więc próba wyznaczenia geometrii na podstawie zdjęć bez tych podstawowych informacji jest absolutnym, jest niemożliwe po prostu. Dlatego wcale się nie dziwię, że w tej trajektorii, którą pokazuje Miller, okazuje się, że samolot obraca się do 120 stopni, zatrzymuje się na pół sekundy przy 120 stopni i potem się obraca dalej. Absolutna niezgodność z jakimkolwiek prawem fizycznym. Ale jak się robi analizę przy pomocy takich zdjęć, w taki sposób, to nie dziw, że takie rzeczy mogą wyjść. Więcej. Dlaczego ukryto TAS-38? Ukryto go z bardzo prostego powodu. Nie tylko to, że jest to na wysokości 38 metrów i że jest to lądowanie, ale TAS-38 zaprzecza teorii zbudowanej hipotezie w raporcie Millera. Dlatego, że w raporcie Millera jest tabela z zestawieniem parametrów trajektorii lotu tego samolotu. Ja już nie mówię o błędach. Tutaj jest pokazany jeszcze błąd, który się zdarza częściej w raporcie Millera. Jest proste przekłamanie, które można przy pomocy prostych obliczeń zrobić. Zamiast 695 jest wpisane 795. To jest pomyłka. No podejrzewam, że pomyłka, bo to jest pomyłka akurat o 100 równe metrów. W takim dokumencie nie powinny się takie błędy znajdować. Po drugie, pokazuje, że 260 stopni to jest kierunek magnetyczny, w jakim leci samolot. Lotnisko, podejście do lądowania w Smoleńsku to jest 261, odchyłka o 1 stopień jest zupełnie dopuszczalna, to jest do poprawienia. 260 stopni, natomiast w miejscu, które jest w pobliżu TAS-38, jest kierunek magnetyczny 254. Czyli to jest odchylenie o 6 stopni, to już duże odchylenie. Proszę Państwa, w TAS-38 jest zapisany kierunek magnetyczny i on wynosi 261 stopni. W TAS-38 jest zapisane odchylenie od kursu wyznaczonego. Ono wynosi 0 stopni. Ten samolot leciał prosto do TAS-38. Dlatego ten TAS nie mógł się znaleźć w raporcie. Dlatego, że samolot według trajektorii Millera po uderzeniu w brzozę, on skręcił. I nie mógł już być przy TAS-38, już nie mógł lecieć. Tutaj proszę zwrócić uwagę 206.7, ale to nie będę wyjaśniał, to jest 7 stopni, to jest akurat odchylenie magnetyczne w Smoleńsku. Dać, że te miejsca, gdzie jest ta szara strefa, to w tych miejscach nie ma punktów.
I więc ja się pytam, co dodano? Usunięto ostatnie pół sekundy i dodano miejsce, w którym nie ma odczytu. Przez przynajmniej pół sekundy nie ma odczytów w rosyjskich rejestratorach. A jeszcze bardziej się można zastanowić i zdumieć, bo to jest bezpośrednio po tarsie 38. To nie ma żadnych zapisów z 40 metrów, bo tyle przeleciał w pół sekundy mniej więcej samolot. Z 40 metrów za Tawsem 38. Te informacje znikną. Tu widać teraz dokładniej położenie TAWS 38, to jest ta czerwona linia. Ta szara strefa, gdzie nie ma punktu w zapisie raportu MAK. I tu można zobaczyć, że te szare linie, które tutaj są widoczne, na nich nie... Wszędzie są punkty. Na tych liniach szarych nie ma punktów. Nie ma, czyli nie ma odczytów w tych miejscach. Ostatnie sekundy lotu i trajektoria samolotu. To jest bardzo interesująca rzecz. Na jaką wysokość w końcu ten samolot zszedł? Bo te informacje, tych informacji uzyskane były, są bardzo trudne do uzyskania, po pierwsze. Po drugie, wiele niezgodności w tym opisach tych trajektorii było, ale zaskoczyła nas jedna rzecz. Ponownie, w załącznikach do raportu Millera, ale w załącznikach do tego protokołu, nie do głównego raportu. Ponownie wracamy do tego protokołu z początku września. Ukazał się załącznik 4.11, w którym, proszę Państwa, pokazane są ostatnie sekundy lotu i pokazane są trzy zegary. Pierwszy zegar numeryczny, na którym jest pokazywana wysokość baryczna. Drugi, gdzie też jest cyfrowy, nie cyfrowy, przepraszam, analogowy już, na którym jest pokazywana również wysokość baryczna i ostatni wysokość radiowa. Każdy z tych wysokościomierzy ma inną dokładność pomiaru. Najbardziej precyzyjny w tych odległościach jest wysokościomierz radiowy. Najmniej ten środkowy, bo jego zmienił ciśnienie na wysokościomierzu barycznym. I to jest mowa na przykład w tym filmie kanadyjskim, pokazują jeden przełącznik, ciśnienie się zmienia natychmiast z 993 hektopaskali na 1013. Na tej wizualizacji widać, że on był ręcznie zmieniany i widać nawet czas tej zmiany. Proszę zobaczyć. Ten pierwszy zegar, co się z nim dzieje? Wychyla się, tutaj jest pomiar ciśnienia i widać, że jest stopniowo przestawiane. Ja się pytam, czy ktokolwiek w jakiejkolwiek symulacji zrobiłby tak dokładne przestawianie ciśnienia. To świadczy dokładnie, to świadczy jeszcze raz, że to są dane z odczytów. Jak teraz wygląda porównanie tych wysokości wszystkich przy pobliżu brzozy, na którym widnieje pieczęć i zgodłem Rzeczpospolitej, to jest świadectwo upadku państwa. Bo taka katastrofa powinna być wzorowo badana, a ta katastrofa i to, co przedstawił raport Millera, to, proszę Państwa, jest świadectwem tego upadku, o którym mówię. Panie profesorze, jeszcze ja mam do pana jedną taką uwagę. Brak tego TAW
OS-38 świadczy o tym, że komisja Millera zbadała inny wypadek niż ten, prawda? Tak, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że nie opisała, gdybyśmy spojrzeli to na punkt, na tę katastrofę, jak w historii eksperymentu, no to oczywiście ta dokumentacja nie opisuje tego eksperymentu. I powiedzmy sobie to uczciwie, że w związku z tym dalsze dywagacje na temat tego, czy inne jakieś drugorzędne informacje były właściwie odczytane, czy niewłaściwie, przeczą samej zasadzie prowadzenia obserwacji. Ja przepraszam Państwa, że nazywam to eksperymentem, ale no, jesteśmy uczonymi, z reguły obserwujemy eksperymenty. Tak, przede wszystkim mieliśmy bardzo trudne zadanie, wszyscy. Wysublimowania z tych wszystkich danych w raporcie Maku, w raporcie Millera, tych, które mają cechy prawdopodobieństwa. Bo jak się okazuje, jak Państwu takich informacji, które są ukryte, zamazane, jest bardzo dużo. Ukrycie TAS numer 38, co zresztą MAK też zrobił, tak istotnego punktu, w którym następuje zwrot, jak się okazuje, tego, co się dzieje z samolotem, absolutnie wypacza jakiekolwiek wszystkie dalsze analizy. Jeszcze wczoraj, ja może pokażę w tej chwili taki slajd. Wczoraj prokuratura wojskowa oświadczyła, że ta brzeza została ścięta na wysokości 9 metrów. Proste porównanie. Tutaj mamy 5 metrów, proszę Państwa. Tu mamy 5 metrów, tu mamy 4 metry. Tu brzeza ma średnicę 40 cm, tutaj ma 15. To wtedy, teraz się okazuje, że 15-centymetrowej średnicy brzoza ścięła skrzydło samolotu tubowego. Proszę Państwa, my idziemy, nie wiem, w jakiś świat absurdu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Zgodnie z życzeniem, powiedzmy, zajmuję się od lat mechaniką statystyczną, więc tam zdarzenia są wszystkie możliwe, a niektóre są mało prawdopodobne. Natomiast w klasycznej mechanice to są zdarzenia możliwe i niemożliwe. W związku z tym, dlaczego ten wstęp? Proszę Państwa, jeżeli ustalimy fakty, to będziemy mogli skupić się na analizie takich zdarzeń, które są bardziej prawdopodobne niż inne. Chciałbym to wyraźnie o tym powiedzieć. To jest szalenie ważne do badania, dalszego badania przyczyn tej katastrofy. Teraz, proszę Państwa, poważny brak, jaki występuje we wszystkich przedstawionych analizach i dokumentach. Ja przepraszam, trochę zranię uczucia rodzin ofiar smoleńskich. Proszę Państwa, brak jakiejkolwiek analizy fragmentacji ciał ludzkich, przepraszam za to, i sprzężonej z tym analizy fragmentacji konstrukcji. Proszę zwrócić uwagę, nawet na filmie pani Anity Gargas widać, jak zwłoki były układane. Proszę Państwa, to jest brak, że tak powiem, kultury analizy tego typu wypadków. Po pierwsze, nie określono stref znaleziska. Po drugie, składano to w sposób zupełnie niezorganizowany. Jeszcze raz podkreślam, we wszystkich tych dokumentach brakuje sprzężonej analizy fragmentacji konstrukcji i analizy fragmentacji ciał ludzkich, co pozwoliłoby zdecydowanie określić miejsce, gdzie, jeśli była, prawda, detonacja, był wybuch, to byśmy określili mniej więcej bardzo szybko, jakie były przyczyny fragmentacji tego obiektu latającego, jak również ciał ludzkich. Proszę Państwa, następne dwa elementy. Z tego, co ja obserwuję, a Państwo
którzy są rodzinami ofiar, doprosić się nie można o bardzo prosty fakt. Mianowicie eksperyment z tomografii komputerowej, czyli prześwietlenie całego ciała ofiar, po to, aby stwierdzić albo wykluczyć tak zwany efekt motyla. Jak wiadomo, płuca mają cztery płaty. I ofiary wybuchu bomby powietrzno-paliwowej w Czeczeniu wszystkie wykazywały właśnie ten efekt motyla. Płuca zostały zniszczone, spalone. W związku z tym widać było, jaka była przyczyna śmierci. Więc to należałoby wykonać, aby wykluczyć taką możliwość albo ją potwierdzić. Następna sprawa, proszę Państwa, wielokrotnie pokazuje się zdjęcia, właściwie KGB je wrzuca przed każdą sesją w Polsce do internetu, mówiąc, że to niezależni, prawda, ubole to czynią. Okazuje się, proszę Państwa, że ciała ofiar były pozbawione odzieży. To jest drugi efekt, na który zwróciłem uwagę, kiedy miałem do czynienia z badaniem zbrodni rosyjskich w Czeczeniu. Ofiary były pozbawione odzieży. I miały ten efekt motyla. Następnie, proszę Państwa, to jest brak tego sprzężenia powoduje, że my w dalszym ciągu nie wiemy, jak ten obiekt, w jaki sposób ulegał fragmentacji. Następnie to, co już mówiłem, to jest brak profesjonalizmu obu tych komisji, które były zobligowane do rekonstrukcji wraku. Tego nie można uniknąć. To jest wymagane prawem i wszelkiego rodzaju krzyki, pohukiwania i powiedzmy sobie medialne akcje nie spowodują, że nie będziemy się domagać rekonstrukcji wraku. Następnie, proszę Państwa, coś, co jest uchybieniem również tego samego kalibru, a mianowicie brak analizy danych ze wszystkich rejestratorów parametrów lotu. Jeden z rejestratorów, jak się mówi, zaginął. No, proszę Państwa, jeżeli znaleziono 5 czy 6, a siódmy zaginął, no to co? No to nie będę już mówił. No oczywiście, tym bardziej, że wszystko odbywało się na terenie dość płaski. Następny i ostatnia uwaga. Brak uwzględnienia tego punktu TAWS 38 zaprzecza tezom obydwu raportów, a zwłaszcza raportowi Millera. I śmiem twierdzić dla porozumienia z kolegami, że dzięki temu, że nie uwzględniono go, to właśnie te komisje zbadały zupełnie inny wypadek, zupełnie inną katastrofę. W związku z tym nie przystaje to w żaden sposób do danych, jakie można by było uzyskać, jakie uzyskano, bo my mamy ograniczone, prawda, ograniczony dostęp do danych, ale tak jak mówię, chcę tu nawiązać do naszej konferencji z 22 października 2012 roku, zorganizowanej w Warszawie, gdzie postanowiliśmy 125 profesorów, 25 członków i kandydatów nauk, postanowiliśmy przy pomocy nauk ścisłych, matematyki, informatyki, modelowania, dociec, sprawdzić, czy te tezy przedstawione w obydwu raportach mają racjonalne prawo bytu. Okazuje się, że nie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym kończymy tę część konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Kończymy tym samym drugą część. Stwierdzenia pana profesora Karskiego, że śledztwo przeszło całkowicie w ręce strony rosyjskiej. I może jako punkt wyjścia do tego stwierdzenia. Okej, jeszcze chwileczkę. Czy to działa? Działa.
jako właśnie punkt wyjścia, to chciałabym się skoncentrować teraz na tym, co mówi załącznik 13 do konwencji chicagowskiej, ponieważ strona rosyjska w swoim raporcie wielokrotnie powołuje się na to, że śledztwo prowadzi zgodnie z załącznikiem 13. Czyli jak gdyby naszą podstawą odniesienia do załącznika 13 jest oświadczenie strony rosyjskiej, że śledztwo smoleńskie zostało przeprowadzone zgodnie z normami, procedurami i standardami załącznika 13. Także na razie wyjmijmy ten z tej szerokiej problematyki prawnej ten jeden aspekt, że Rosjanie mówią, że prowadzą śledztwo według załącznika 13. Ja w swojej prezentacji będę chciała Państwu pokazać punkty i aspekty, w których śledztwo to łamie w sposób ewidentny normy załącznika 13, jak również będę chciała uczulić Państwa na możliwości, jakie załącznik 13 daje stronie polskiej, która w terminologii załącznika 13 jest państwem rejestracji statku powietrznego. My jesteśmy państwem rejestracji statku powietrznego. Także odnośnik do państwa rejestracji znaczy do Polski w tym wypadku. Chciałam zwrócić uwagę, że załącznik 13 rozwijał się razem z konwencją chicagowską od 1944 roku i można powiedzieć, że on stanowi zbiór powszechnie obowiązujących norm i standardów w przypadku prowadzenia śledztwa międzynarodowych katastrof lotniczych. Także jest to niewątpliwie nawiązanie do zbioru praw zwyczajowych. A chciałabym zacząć od paragrafu 3.3 na temat ochrony dowodów, czyli mówimy o odpowiedzialności państwa miejsca zdarzenia, w tym wypadku Federacji Rosyjskiej. Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia statku powietrznego i jego zawartości przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania. W takim wielkim skrócie jeszcze chciałam tutaj podkreślić, że odpowiednie zabezpieczenie obejmuje ochronę przed dalszymi uszkodzeniami, dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i zniszczeniem. Także jak widzicie Państwo, jest jednoznaczne odwołanie się w normach zwyczajowych, jak również w załączniku 13, do ochrony dowodów w wypadku badania katastrof lotniczych. A teraz tak, również właśnie ten paragraf, można powiedzieć, rozdział trzeci załącznika 13, daje stronie polskiej bardzo szerokie możliwości. Tutaj chciałabym to zacytować. Pamiętajmy, państwo rejestracji, czyli Polska. Jeżeli ze strony państwa rejestracji wpłynie prośba, aby statek powietrzny, jego zawartość oraz wszelkie inne dowody pozostały nietknięte do czasu zbadania przez pełnomocnego przedstawiciela państwa, które zwróciło się z taką prośbą, państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu spełnienia tej prośby. To jest oczywiście język trudny, prawny i niewygodny, ale krótko mówiąc, strona polska miała prawo zwrócić się o możliwość przeprowadzenia pełnych badań we własnym zakresie zgodnie z normami załącznika 13 i Federacja Rosyjska miała obowiązek dopuścić stronę polską i udostępnić jej wszelkie możliwe badania według tego artykułu. A następnie, tutaj jest niezwykle istotny punkt, ponieważ jak wiemy, walczymy o zwrot wraku i najwyraźniej wszelkie siły polskie, zagraniczne i dyplomatyczne na razie nie są w stanie osiągnąć żadnego progresu w kwestii zwrotu wraku. Natomiast załącznik 13 zawiera specjalne odniesienie do tej problematyki. Mianowicie, państwo miejsca zdarzenia zwalnia spod nadzoru statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego części,
kiedy tylko przestają być potrzebne do badania i przekazuje je osobom wyznaczonym w odpowiednim trybie przez państwo rejestracji. W tym celu państwo miejsca zdarzenia ułatwia dostęp do statku powietrznego, jego zawartości oraz wszystkich jego części. Także chciałam tutaj jeszcze raz mocno podkreślić, czyli ten nadzór zwalnia, kiedy wrak przestaje być potrzebny do badań. W tym miejscu warto przypomnieć, że śledztwo Maku zostało zakończone w styczniu 2011 roku z momentem ogłoszenia końcowego raportu. Można powiedzieć, że od stycznia 2011 roku wrak powinien być zwolniony spod nadzoru Federacji Rosyjskiej. Na tle artykułu 140 prawa lotniczego w kształcie na moment katastrofy, czy w ogóle Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych tego lotnictwa państwowego miała delegację do powstania w sytuacji wypadku za granicą. Bo ta cywilna zawiera w ustawie pewnego rodzaju przeklejone później do rozporządzenia dotyczącego państwowego lotnictwa uwarunkowania. Ale umocowanie w artykule 140 w ustępie 4 prawa lotniczego obejmowało tylko to, aby minister obrony narodowej określił organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania komisji. Pytanie jest, czy to, czy komisja działa za granicą, czy nie, to jeszcze jest organizacja i szczegółowe zasady jej działania, bo to w przypadku lotnictwa cywilnego regulował artykuł 135. Co więcej, artykuł 140 znajduje się w ustępie drugim, są odesłania do artykułu 136 i 137 prawa lotniczego w kształcie obowiązującym na kwiecień 2010, ale te przepisy nie dotyczą rozszerzenia prac komisji na wypadek w państwie obcym. Mamy jednak rozporządzenie z 2004 roku, to jest rozporządzenie wydane na podstawie artykułu 140 danego prawa lotniczego. Przyjmijmy, że ono było skuteczne. Jak udało się to powiększyć, chodzi o paragraf 6 tego rozporządzenia, wspomniany już przez pana profesora Karskiego, następna strona. W paragrafie 6 mowa jest o tym, że generalnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotnictwa Państwowego nie bada wypadków na terenie państw obcych. Są wyjątki. Wyjątek to brak badania przez państwo obce, delegacja. Pytaliśmy kiedyś na zespole pana ministra Macierewicza, pana profesora Żylicza, takiej delegacji Państwowa Komisja nie miała. A więc umowa międzynarodowa. Tutaj mówimy o umowach międzynarodowych, pełna zgoda z panem profesorem Karskim. Moim zdaniem nie dwie, a jedna. Dlaczego nie dwie? Dlatego, że nie mówmy o tym, że może to być konwencja chicagowska, skoro konwencja chicagowska mówi, że do lotnictwa państwowego się jej nie stosuje, a polski ustawodawca w prawie lotniczym napisał definicję lotu państwowego, definicję lotu cywilnego i też wyklucza stosowanie w ogóle ustawy prawo lotnicze w zakresie lotnictwa państwowego. Jaki był charakter lotu? Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jedna ze stacji telewizyjnych pokazała w dniu katastrofy plan lotu. On znajduje się na kilku odbitkach w aktach prokuratorskich, z którymi mam przyjemność obcować. Jest tam litera E. M oznacza militar. Plan lotu znany jest Rosjanom, bo on podąża w ślad za samolotem. W związku z tym lot ma charakter lotu państwowego i lotu wojskowego. Nie potrzeba chyba tego państwu pokazywać, ale wrócimy jeszcze do tego rozporządzenia. Albo wypadek na terenie Polski, albo państwo obce nie podejmuje działania, albo państwo obce daje delegację, albo umowa. Która umowa? Porozumienie. Jeżeli my Rosjanom przekazujemy informację w tym dokumencie, że nie ma porozumienia, to tego porozumienia nie wykonujemy, to chyba oczywiste. Co więcej, czy my badamy wspólnie z Rosjanami ten wypadek, tak jak mówią wymogi artykułu 11 tego porozumienia? Na pewno nie.
Z naszej strony jest kto? Edmund Cliff. Proszę Państwa, od 15 do 27 kwietnia istotnie szef komisji. Kim jest Pan Edmund Cliff przy komisji MAK po 27 kwietnia? Urzędnikiem Cywilnej Komisji Badania Wypadków Lotnictwa. Nie ma go już w składzie komisji Millera. Nie jest szefem komisji państwowej. Cliff zostaje akredytowany przy MAK-u jako osoba spoza komisji. Widzicie, to jak wobec, proszę Państwa, w jaki sposób realizuje się treść umowy międzynarodowej, która jest podstawą prawną działania Komisji Millera, skoro nawet już tej unii personalnej jednoosobowej nie ma. Dlaczego nie ma? Na ten temat kiedyś odpowiadał na zespole pana ministra Macierewicza publikacja Gazety Polskiej, ujawnione stenogramy Klicha, dlatego tak zabiegał, żeby być jedynym akredytowanym. Gdyby tych akredytowanych było więcej, można by było rozważać, czy to porozumienie w zakresie wspólnego badania nie jest wdrażane w życie. Tak. Przedstawiono Państwu tutaj stanowisko strony polskiej, że konwencja chicagowska była jedyna obowiązująca, jedyna dobra do wyboru. Ja Państwu przedstawię dokument. To jest odpowiedź ministra Bogdana Klicha na zapytanie w drodze dostępu do informacji publicznej. I cytuję. Podstawą powołania komisji jest umowa, porozumienie między ministrem obrony narodowej a ministrem obrony narodowej Federacji Rosyjskiej. Dokument z 29 czerwca 2011 roku. To nie jest tak, że konwencję chicagowską Polacy uznali za podstawę działania komisji pana Millera. Nie. Pan Klich twierdzi, że to porozumienie. A ja Państwa pytam, jako prawnik, ale tak trochę też na zdrowy rozum. Czy Państwo wyobrażacie sobie, żeby czerpać delegację do działania z aktu prawnego, którego się nie stosuje, w imię na przykład tego, że inny akt prawny jest lepszy? Bo ja powiem szczerze, że nie spotkałem się nigdy, żeby ktoś tak karkołomnej tezy kiedykolwiek bronił. I chcę powiedzieć, że przywiązani, następny slajd, pan pozwoli, przywiązani do tej tezy są Rosjanie. Proszę zwrócić uwagę na reakcję, to jest odpowiedź na referat pani mecenas Biniendy, która mówi, i słusznie, że Rosjanie zlekceważyli polskie poprawki. Wiecie Państwo, dlaczego zlekceważyli? Bo oni nie uznają autorstwa tych poprawek. Bo te poprawki są przygotowane przez komisję, która doskonale według ich wiedzy nie ma prawa funkcjonować, znają polskie prawo bardzo dobrze. Mówi o tym pan Morozow. Mówiąc o tym, gdy pan zechciał to troszeczkę podnieść. Mówiąc o tym na konferencji, właśnie kiedy te poprawki wpłynęły. Po pierwsze, polska strona nie chce zaakceptować, że jest to, że lot do Smoleńska był międzynarodowym lotem cywilnym. Jeśli był międzynarodowym lotem cywilnym, jak uważają Rosjanie, to nie można było stosować porozumienia wojskowego i Rosjanie nie stosowali go w relacjach z Polską, a Polska nie stosowała go w relacjach z Rosją, a jest to jedyny akt prawny, z którego umocowanie czerpie komisja ministra Millera. Pan Morozow mówi, że to jest lot cywilny. Do lotu cywilnego nie stosowalibyśmy porozumienia z 1993 roku, jak pisze w odpowiedzi na pytanie pan minister Klich, Bogdan Klich, zapytany o umocowanie komisji Millera. To samo MAK. Dwukropek. Ciężko mówić o pełnej niezależności i niezawisłości polskiej komisji. Tutaj Państwo macie w sposób ewidentny pokazane, że MAK nie traktuje poprawek polskiej komisji poważnie, między innymi dlatego, że zdaje sobie sprawę z tego, że jej umocowanie jest po prostu wadliwe. O poprawności w moim przekonaniu tego rozumowania świadczy też nerwowa, wielomiesięczna reakcja polegająca na rychłym zmienianiu wszystkich przepisów dotyczących funkcjonowania komisji, jeżeli chodzi o artykuł 140, dodaje się artykuł 140 ustęp 1 punkt B, w którym, mówię o prawie lotniczym, w którym mówi się, Komisja Lotnictwa Państwowego może prowadzić badania wypadków i poważnych incydentów zaistniałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę Państwa, to jest przepis dodany po katastrofie.
Tego przepisu w starym prawie lotniczym nie ma. I dlatego ta komisja nie ma umocowania prawnego. Co więcej, pan minister Siemoniak, następca pana ministra Klicha, Dziennikiem Ustaw 27 czerwca 2012 roku, całe rozporządzenie w sprawie funkcjonowania Komisji Lotnictwa Państwowego zmienia. Skoro tamto było tak wystarczające i tak się sprawdziło, tak jak sprawdziło się nasze państwo w badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej, po cóż było je zmieniać? Proszę Państwa, w sposób ewidentny chcę powiedzieć, jaka jest konkluzja. Konkluzja jest taka. W Polsce obowiązuje prawo polskie. Można się było z Rosjanami dogadać nawet na prawo podwodne, jeżeli takie istnieje, bo ja go nie znam. Natomiast polska komisja musi być powołana w zgodzie z państwem, z prawem polskim, bo przed nami jako obywatelami jest odpowiedzialna. Podstawą jest prawo lotnicze i jeżeli tutaj ta ułomność nawet może zostać przez prawników zaakceptowana, że delegacja z artykułu 140 dawnego prawa lotniczego obejmuje możliwość wydania tego rozporządzenia z 2004 roku, to na jego podstawie badać sprawę mogła tylko Komisja Millera w sytuacji, w której przewidywałaby to umowa międzynarodowa. Mogła tak być, gdyby Komisja Millera i Polska tą umowę międzynarodową posiadaną z Federacją Rosyjską stosowała. Natomiast jeżeli Polska ją odrzuciła, a myślę, że Państwa przekonałem do tego, że to porozumienie z wyjątkiem pierwszych czterech dni, proszę Państwa, naprawdę ono obowiązywało i przestało obowiązywać. Dlatego większość prokuratorów 15 wróciła do kraju, bo przestała obowiązywać delegacja do ich bytu, delegacja z tego wojskowego porozumienia, właściwe organy, także wojskowa prokuratura. I pojawiła się instytucja akredytowanego przy MAP. I mogę powiedzieć tak, można jeszcze po stronie rosyjskiej bronić tezy, że Polacy rzeczywiście wspólnie badali z Rosjanami, bo jest akredytowany Edmund Klich. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie przyjął z rosyjskiej strony zaproszenia do bycia akredytowany przy polskiej komisji, a myślę, że tego wymagałoby rozporządzenie, porozumienie. Nie ma porozumienia, nie ma umocowania. Nie ma umocowania, nie ma komisji. Dziękuję Państwu bardzo. Spotkali się w Smoleńsku z rosyjskimi prokuratorami i spisali z nimi porozumienie, z którego wynika, w moim przekonaniu, w ustępie 6 tego porozumienia, znany, ujawniony dokument przez jedną ze stacji telewizyjnych, mogę o nim mówić. Carte blanche dla strony polskiej w zakresie udziału, wnioskowania o przeprowadzenie czynności. Proszę Państwa, dlaczego polscy prokuratorzy nie uczestniczyli przy wszystkich oględzinach, wszystkich sekcjach ciał ofiar katastrofy? Zwłaszcza, że istnieją poważne proceduralne rozbieżności co do kwestii dotyczących sekcji zwłok na terenie Polski według kodeksu postępowania karnego rosyjskiego. Ale to nie jest najważniejszy argument. Najważniejszy argument jest taki, że polski kodeks postępowania karnego polskim prokuratorom nakazuje przy takich czynnościach być. Oczywiście można przyjąć, że będzie się je wykonywać w drodze pomocy prawnej. To chcę Państwu wiedzieć, jaka jest idea pomocy prawnej. To jest trochę taka sytuacja zbliżona do cateringu. Jak nie mogę ugotować, to proszę, żeby to ktoś za mnie zrobił. Ale robię to wtedy, kiedy nie mogę ugotować. Natomiast zupełnie poważnie, proszę Państwa, po pomoc prawną sięga się wówczas, kiedy nie można czegoś wykonać w Polsce. Mówimy o śledztwie związanym ze zgonem generalicji, elit. A ktoś tam funduje załatwienie tego problemu poprzez tak zwaną pomoc prawną. I chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. 10 kwietnia, łaskawi Państwo, 11 kwietnia i 12 kwietnia, w momencie, kiedy te czynności się odbywały, żaden polski prokurator nie miał prawa wykluczyć żadnej przyczyny zgonu, w tym zamachu, w tym wybuchu, w tym udziału terrorystów, nie było przesłanych po temu, bo nie było żadnych ekspertyz. Zatem należało te czynności przeprowadzać we własnym zakresie, a nie zlecać państwu obcemu, między innymi dlatego, że do momentu pochówku ciał ofiar katastrofy nie istniał żaden powód, dla którego to państwo obce miałoby przez nasze państwo nie być uznawane za potencjalnego sprawcę.
Proszę Państwa, jeżeli dzisiaj istnieją ekspertyzy, które prokuratorowi generalnemu pozwalają przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego wymieniać je i mówić, one wykluczają zamach, to chcę powiedzieć, że w kwietniu 2010 roku i w maju 2010 roku żadna z tych ekspertyz nie istniała, a polska prokuratura zachowywała się tak, jakby te ekspertyzy antycypowała, bo nie wykonała tych czynności. Czy to się komuś podoba politycznie, czy nie, polski prokurator miał obowiązek Federację Rosyjską traktować jako kandydata na podejrzanego w tej sprawie i obowiązek wykonania wszystkich czynności sekcyjnych i oględzin zwłok, aby potwierdzić bądź wykluczyć te podejrzenia. Tego nie wykonano. Pomoc prawna, o której mówią Państwu oficjele prokuratury, także nie miała miejsca. Oczywiście, my mamy dokumenty jako państwo polskie, prokuratura pozyskała, ale nie mają one statusu dokumentów wykonanych na potrzeby postępowania polskiego, tylko są to dokumenty udzielone przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, polskiej prokuraturze. Są to dokumenty wykonane na potrzeby śledztwa rosyjskiego i my mamy jedynie dokumentację czynności wykonanych na potrzeby śledztwa rosyjskiego. Nie posiadamy dokumentów wykonanych na potrzeby państwa polskiego z jednego powodu. Skutecznie poprosiliśmy o nie 2 dni po tym, jak Rosjanie zakończyli swoje czynności. Z tego też powodu do chwili obecnej toczy się w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu postępowanie zmierzające do wyjaśnienia, czy ten kardynalny błąd i to zaniechanie prokuratury nie nosi znamion przestępstwa. Przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przestępstwa utrudniania prowadzonego przez własną jednostkę prokuratury. Zagadnienia są 2. Polscy prokuratorzy, którzy w Rosji byli, wiedzieć powinni i przekazać taką informację do Polski, że nie udało się polskim prokuratorom asystować przy czynnościach rosyjskich. A ci, którzy w Polsce taką wiedzę mieli, mieli obowiązek podjąć te czynności w niezbędnym zakresie. Można byłoby się bowiem zastanawiać nad kwestią przeprowadzenia sekcji zwłok w Polsce w sytuacji, w której udział przy każdej tej czynności polskiego prokuratora w Rosji byłby zapewniony, a ja Państwa mogę zapewnić o jednej rzeczy, bo prokurator generalny też o tym powiedział, więc nie ujawniam żadnych tajemnic. Został zapewniony w przypadku jednej sekcji. 95 sekcji odbyło się bez udziału jakiegokolwiek polskiego prokuratora, a po sprowadzeniu ciał ofiar do kraju nie pozwolono otwierać trumien i w ten sposób przez wiele miesięcy czy przez kilkanaście miesięcy tłumaczono, że nie było potrzeby i nie było możliwości zrobienia ponownych sekcji. Oczywiście jest to nieprawda, bo chcę raz jeszcze powiedzieć, że prokuratura żadne przepisy administracyjne oczywiście nie wiążą i gdyby prokuratura wykazała chęć, to dokonałaby zbadania. Ma to też związek z badaniami komisji ewentualnej, umocowanej czy nie, badania wypadków lotnictwa państwowego, bo ta komisja te ciała także powinna mieć ambicje przebadać, a jedynie zapoznała się i recypowała do własnych ustaleń zagadnienia przekazane przez Rosjan. Bardzo Państwu uprzejmie dziękuję. Ja chciałabym dodać tylko to, że co do charakteru konferencji, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, wszystko zostało nagrane. No i żadnych politycznych aspektów chyba jak się tutaj nie doszukał. Ja chciałabym bardzo ze swojej strony, ze strony organizatorów, podziękować stronie, która przyjęła nasze zaproszenie, czyli zespołowi pana ministra Antoniego Macierewicza, wszystkim ekspertom. Wszystkim ekspertom, którzy dzisiaj wzięli udział w naszej debacie. Chciałabym też podziękować im za tą pracę, za to serce, za ten wkład w to, by wyjaśnić, co stało się 10 kwietnia, bo wydaje mi się, że też wszystkim Państwu, wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że jest to sprawa kluczowa dla nas wszystkich, dla Polaków, żeby wyjaśnić to, co się stało 10 kwietnia, bo zginęło tam 96 osób niezwykłych dla naszego narodu, prezydent, najważniejsze osoby w państwie,
całe dowództwo, więc dla nas, dla przyszłych pokoleń jest to sprawa najważniejsza, dlatego też ta konferencja dzisiaj się odbyła. Tak. Składam też ogromne podziękowania Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym konferencja ta miała miejsce i też pragnę przypomnieć, że nasz rektor Ryszard Plumianek też zginął w tej katastrofie i jesteśmy właśnie na kampusie jego imienia. Dziękuję zebranym gościom, przedstawicielom, parlamentarzystom, rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziękuję wszystkim naukowcom, którzy przybyli, by wysłuchać naszych prelegentów dzisiejszych. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i za ten czas. Dziękuję mediom, telewizji Trwam za tę transmisję. Rzeczy Polski. Konferencja też nie odbyłaby się bez pomocy wielu osób, też profesorów, studentów, doktorantów i też bez trudu włożonego przez parę osób, tutaj pozwolę sobie wymienić nazwiska pana Michała Wołowskiego, pani magister Agnieszki Żurek, pana Szymona Pisarka, czy tutaj obecnego koło mnie pana doktoranta Antoniego Kolka.